Dzień dobry Państwu, magazyn Optyka Szumana, Anna Wiejak. Dzisiaj zaproszenie do naszego studio przyjął pan prezes Ryszard Krzyszkowski, prezes Instytutu Myśli Szumana. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Zaprosiłam Pana dlatego, że mamy niesamowity chaos w tej chwili. I na forum krajowym, i na forum zagranicznym. Widać ewidentnie, że Europa jest w kryzysie. Jak budować wspólnotę? Co by Szuman powiedział? No, poruszyła Pani bardzo i ważne, i szerokie, i głębokie zagadnienie. Myślę, że nad tym się zastanawia wiele osób, wiele środowisk, bo jest to może rzeczywiście nie dla każdego, nie dla wszystkich, ale zagadnienie uważam zasadnicze i słusznie Pani moim zdaniem wiąże tutaj z tym tematem Roberta Szumana, dlatego że Robert Szuman rzeczywiście chyba we wszystkim co robił to był nastawiony, jego celem chciał budować wspólnotę, tak? Jeżeli był liderem organizacji młodzieżowych, no to ewidentnie budował wspólnotę tych ludzi, za których był odpowiedzialny, którzy jakby mu podlegali. Gdy był politykiem, to też było dla niego ważne i tutaj no, oczywiście tym największym czy najważniejszym wyrazem tego, że to pragnienie budowania wspólnoty było w jego sercu i to być może można tak powiedzieć, że to było celem, albo przynajmniej głównym celem, może nie jedynym, ale głównym celem jego polityki, no to było to, że no właśnie zdecydował się stworzyć tą wspólnotę węgla i stali po II wojnie światowej, kiedy no Europa była w strasznym stanie. Dlatego, że Niemcy na tą wojnę jak prowadziły, to robiły rzeczy straszne. Wiele narodów bardzo ucierpiało, również francuski naród również jakoś ucierpiał. Sam Szuman siedział w więzieniu, zdawał sobie sprawę, jak bardzo opresyjnym systemem w ogóle, czy ideologią był nazizm niemiecki. I właśnie trzeba było sobie jakoś poradzić w tamtej sytuacji, odbudować tą Europę, więc i Szuman myślę tutaj, no myślę, że można tak powiedzieć, że stanął na wysokości zadania, bo to co zaproponował, te rozwiązania, no przede wszystkim gospodarcze, ale one jakby zmuszały do współpracy pomiędzy tymi krajami, które do tej pory prowadziły wojnę, do współpracy no właśnie takiej pokojowej, że mamy tutaj oto wspólne dwa wspólne działy gospodarki, czyli wydobycie węgla i produkcję stali i musimy razem właśnie jakoś tutaj gospodarzyć w tym temacie. Więc to Tak ja to odbieram, że to, znaczy oczywiście to było też potrzebne ze względów gospodarczych, ale że to były początki i to był jakiś pomysł na odbudowanie tej wspólnoty europejskiej wtedy po II wojnie światowej. No wracam do tego, bo myślę, że w dużej mierze Robertowi Szumanowi się wtedy to udało. Teraz sytuację myślę, że mamy no inną, nie jesteśmy po tak strasznej wojnie, natomiast no, mamy inne zagrożenia, którymi są ideologie. No właśnie, Szuman się opierał na wartościach chrześcijańskich. W tej chwili ci, którzy tworzą Unię Europejską, bazują na antywartościach. I w tym momencie, czy jest możliwe zbudowanie wspólnoty jako takiej? Tak, właśnie tutaj, bo oczywiście nie można przenieść tych rozwiązań, jakie zastosował wtedy Robert Szuman, tak w stosunku 1:1 do obecnej sytuacji, bo ona jest inna, ale tak jak Pani tutaj zauważyła, że można jakby
skorzystać, czy wziąć przykład z tego, jakim człowiekiem był Robert Schuman, jakimi wartościami się kierował. Bo to, że budował tą wspólnotę europejską, to wynikało z jego właśnie wartości chrześcijańskich, które wyznawał nie tylko w życiu swoim osobistym, ale również w tym życiu zawodowym, czyli w polityce. I rzeczywiście, przekładając to na obecną sytuację, myślę, że to może być i może być to najlepszym rozwiązaniem na obecną ideologię, którą coraz bardziej przesyca się nasze życie, no prawie chyba już we wszystkich dziedzinach, tak? Chyba można to tak nazwać, że mamy teraz do czynienia z wojną ideologiczną. Może to trudniej dostrzec niż taką wojnę konwencjonalną jak dawniej, bo póki co nie zabija się ludzi i być może nie o to chodzi, ale zmienia się myślenie ludzi i chce się ich podporządkować tak, żeby no, robili to, co, czy byli tacy wręcz i myśleli tak, jak są ci współczesni ideolodzy. I tutaj rzeczywiście myślę, że można wrócić. No, Schuman jest tylko i aż przykładem, bo jest on przykładem człowieka, któremu się udało prowadzić tą politykę za pomocą wartości chrześcijańskich. Myślę, że wtedy może było trochę łatwiej, ale to nie było też tak, że on działał w środowisku, czy wszyscy członkowie partii, czy wszyscy członkowie rządu francuskiego to byli chrześcijanie i mu sprzyjali. Wtedy też ten stary marksizm próbował dojść do głosu we Francji. Schuman też się konkretnie przed nim bronił i bardzo skutecznie. Zresztą cały ten projekt Schumana to była między innymi odpowiedź na zagrożenie ze strony komunizmu. Tak, tych zagrożeń było wiele i rzeczywiście tylko taka zgodna współpraca tych państw zachodnich, oczywiście łącznie ze Stanami Zjednoczonymi, mogła prowadzić do tego, że zachód Europy mógł się oprzeć Związkowi Radzieckiemu, który no niewątpliwie no miał apetyty, żeby pójść dalej, dlatego też wspierał no, partie komunistyczne w krajach zachodnich właśnie po to, żeby one tam robiły rewolucję, przygotowały teren na to, żeby już Związek Radziecki mógł ze swoim wojskiem dojść do właśnie jak to się mówi dzisiaj, do Lizbony, tak? Od Władywostoku do Lizbony. To są właśnie stare plany, nic nowego pod słońcem. Trochę inaczej wtedy realizowane. Wtedy ten pomysł Schumana zadziałał. Udało się obronić zachód Europy przed tą nawałą moskiewską, przed marksizmem, w tym wydaniu właśnie radzieckim. Natomiast teraz właśnie tak jak wracając do tego wątku, do tego rozwiązania, które pani zasugerowała, że takim, no można by tutaj już dywagować, bo oczywiście nie da się, bo rozwiązaniem rzeczywiście byłoby to, jeżeli by począwszy od czy pojedynczych osób, czy środowisk, czy całych narodów, wrócić do wiary chrześcijańskiej, do życia według wartości chrześcijańskich. No, tego się nie da zadekretować, to musiała być jakaś praca prowadzona u podstaw. Oczywiście wielkie zadanie przed samym Kościołem. Tutaj się pojawia szereg dalszych pytań, na ile sam Kościół zdaje sobie sprawę z tego, jak wielkie to zagrożenie jest. Kiedyś myślę, Kościół w Polsce na pewno zdawał sobie z tego sprawę i w osobie kardynała Wyszyńskiego no powiedział to, zakreślił bardzo mocno tą granicę, za którą już się bardziej nie wycofa, tak? Przed komunizmem. Natomiast no właśnie teraz ta ideologia jest bardziej inteligentna, bardziej pokrętna, trudno zidentyfikować, co jest białe, co czarne, tak? Co jest dobrem, a co złem. Więc to jest na pewno wielkie zadanie przed nami. Rzeczywiście nadzieja byłaby i jest na pewno w samym Bogu, w Jezusie Chrystusie, w Jego nauce i w tym, żeby żyć według
tej nauki, według nauki Jezusa Chrystusa, według wartości, które Jezus głosił? Będzie to trudne, dlatego że państwa Zachodu mówią nie dla katolicyzmu. W tej chwili w Polsce również ten katolicyzm jest w pewien sposób sekowany, atakowany, chociażby słynna sprawa księdza Michała Olszewskiego, który do tej pory siedzi w więzieniu, chociaż nikt jeszcze nie udowodnił mu żadnej winy. I czy to nie jest tak, że my przespaliśmy moment, w którym można było jeszcze z Unii Europejskiej tworzyć wspólnotę na wzór Schumana? Czy to nie jest już za późno? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. To po pierwsze. Na pewno szkoda, że Schumann, gdy po II wojnie światowej już był podeszłym człowiekiem w podeszłych latach, zmarł w 1963 roku i w pewnym sensie nie dokończył swojego dzieła. Jeżeli, no można by gdybać, że jeżeli by żył jeszcze 10, 20, 30 lat dłużej i rzeczywiście byłby takim liderem dla partii chadeckiej, które wtedy rzeczywiście jeszcze wyznawały te wartości chrześcijańskie, i on byłby tym liderem i ciągnąłby je do przodu w tym właściwym kierunku i byłby taką ostoją tych wartości, być może by się to potoczyło, no właśnie, nie doszłoby do tego, co jest teraz. Niestety Schumann zszedł ze sceny politycznej, zmarł w 1963 roku. Na jego miejsce osłabłe partie chadeckie przestały i wyznawać, i promować, i żyć według wartości chrześcijańskich. Natomiast na scenę coraz bardziej wchodziły ideologie lewicowe, neomarksistowskie. I tutaj no, takim przykładem człowieka, który no, do tej pory czy stoi, czy jest wyniesiony na piedestał, jest włoski marksista Altiero Spinelli, który był, właśnie wracając do wieku Schumana, był młodszy od Schumana i działał jeszcze do lat 70. 80. W czasie wojny przygotował manifest Ventotene, gdy siedział w więzieniu właśnie na wyspie Ventotene. Ten manifest teraz jest dołączony do traktatów Unii Europejskiej jako pewien wyznacznik kierunku ideologicznego, właśnie jako jakieś takie przesłanie. No jest po prostu realizowany. Więc gdzieś właśnie tak się, no można powiedzieć, że przespaliśmy ten czas, kiedy można było rzeczywiście bronić tych wartości chrześcijańskich, bronić Europy w tym jej tradycyjnym kształcie. Tej tradycji cywilizacji łacińskiej. No, tak się nie stało. Jesteśmy w tym, czym jesteśmy. Mam nadzieję, że nie jest za późno, żeby dalej coś robić. Pewne idee, czy pewne działania są przygotowane, potrzebują być przygotowane bardzo długo. Sama szkoła frankfurcka, która wypracowywała, w zasadzie można powiedzieć, neomarksizm, pracowała w okresie międzywojennym, prawda? Wtedy opracowała te pewne idee teoretycznie, a one są wprowadzane w życie dopiero teraz, tak? Kilkadziesiąt lat później. Czy one były rozwijane jeszcze potem, po wojnie? Bo przecież przedstawiciele szkoły frankfurckiej przetrwali wojnę w Stanach Zjednoczonych między innymi. Tak, były, to oczywiście, tak, ale jakby ten, ale teraz dochodzą w pełni do głosu, więc no rzeczywiście musielibyśmy opracować jakieś metody czy sposoby działania bardzo, bardzo dokładnie i zacząć je wdrażać w życie. I niestety, nie wiem czy w naszym pokoleniu, ale w przyszłym możemy mieć nadzieję, że cywilizacja europejska znowu rozkwitnie. Jeszcze wrócę na chwilę do Altiero Spinelliego, dlatego że tu jest bardzo ciekawa rzecz.
Z jednej strony współczesne środowiska będące spadkowiercami Altiero Spinellego ucinają Europie korzenie chrześcijańskie, a z drugiej te same środowiska same potrzebowały korzeni w postaci właśnie tego manifestu z Ventotene, dlatego że marksizm Związku Sowieckiego był skompromitowany. Oni nie mogli na Zachodzie się odwołać do tego. Musieli sobie znaleźć coś, jakąś ideę, żeby nie było, że są znikąd. I stąd przecież sięgnięcie po Spinellego, po manifest z Ventotene. I to nie jest tak, że to się stało przez przypadek, czy jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności. To zostało gruntownie zaplanowane. I pytanie, czy my w obecnych warunkach jesteśmy w stanie jako katolicy, jako spadkobiercy Roberta Schumana, ideowi spadkobiercy Roberta Schumana, wypracować długofalową strategię, która pozwoli nam po prostu na realizację tego, co Pan powiedział, czyli przywrócenia Europy do wspólnoty, do jej chrześcijańskich wartości. I pytanie zasadnicze, kto miałby to zrobić, jak miałby to zrobić i kiedy. Czy to nie jest tak, że no może my się trochę zagłębiamy za bardzo w to, co robi ta druga strona, a za mało budujemy własnych strategii i własnych rozwiązań. Kilka wątków tutaj ja się doszukuję w tym, co Pani powiedziała, bo tak biorąc od końca, że być może się koncentrujemy za bardzo na tej drugiej stronie, a za mało sami robimy. Rzeczywiście myślę, że to jakby, no właśnie nie wiem, czy jest szeroko zauważane, ale generalnie chyba tak jest, że ciągle mamy postawę taką obronną, staramy się obronić przed tą ideologią, która do nas naciera, tak? Przed tymi wszystkimi zmianami, nawet praktycznymi, które Unia Europejska chce nam tutaj wdrożyć, tak? Nakazuje nam wdrożenie. I my się przed tym bronimy, jakby całe myślenie, czy cały nasz wysiłek jest skupiony wokół tego, jak skutecznie się przed tym obronić. Natomiast no naprawdę nie słyszałem nie znam wszystkich środowisk, które są po tej stronie właśnie tradycyjnej, tak to określmy, więc nie wiem, ale nie ma w takiej debacie publicznej, która byłaby nagłaśniana, dyskusji, żeby wypracować naszą propozycję, którą nawet jakbyśmy przejęli władzę w Unii Europejskiej, może w czasie następnych wyborów. No to pytanie, co mamy do zaproponowania, tak? No bo nie słyszę żadnej idei, która byłaby no właśnie nakreślona, opisywałaby życie w różnych naszych dziedzinach, jak ono powinno wyglądać, gdyby było oparte o te wartości chrześcijańskie, które wyznajemy. Nie ma takiego opisu, nikt tego nie tworzy, nikt o tym nie rozmawia, znaczy no, nie słychać tego w tej przestrzeni takiej publicznej, może gdzieś tam w zaciszu gabinetów są takie rozmowy, ale ja o tym nie słyszałem, ciągle dywagujemy, no złościmy się na Unię Europejską, na to wszystko, co ona tutaj złego robi, dyskutujemy, jak się obronić, ewentualnie jak opóźnić pewne terminy wprowadzania czegoś, żeby no właśnie, jakoś przeżyć. Natomiast to jest, uważam, bardzo wielka bolączka. Nie wiem, czy straciliśmy w ogóle predyspozycję do tego, żeby tworzyć coś nowego w oparciu o te wartości. To jest jedna rzecz, którą chciałem tutaj pociągnąć z pani pytań, wielu. Natomiast co można... To, co trzeba by zrobić, to trzeba właśnie wypracować. Natomiast od czego zacząć, to jest zawsze łatwo powiedzieć i często to ludzie powtarzają, ale coś w tym jest. No, trzeba zacząć od samego siebie.
tak, żeby, bo sam wiem po sobie, że w sumie dopiero od kilku lat ja sobie zdaję sprawę, w jakiej Polsce czy Europie ja żyję. Nie wiem, 8 lat temu, 10 lat temu ja pierwszy raz usłyszałem od Spinelli. Więc no to jest niesamowite, tak? Że i myślę, że tutaj właśnie no, z naszych rozmów czy konferencji no, wynika, że wiele osób dalej o Schumannie też mało wie, ale jeszcze mniej wie o Spinelli, czyli w ogóle nie wie, w czym żyje, w jakim systemie, przez kogo tworzony i w jakim celu, nie wie w jakim systemie, na czym opartym, do czego zmierzającym, więc to, gdy mówię, że mamy zacząć od siebie, to, no to oczywiście mam na myśli siebie, ale też, ale drugim takim krokiem byłoby to, żeby usmysławiać inny, usmysławiać społeczeństwo, żeby byli świadomi, w czym żyją, tak? Dlatego, że no widać po głosowaniu w różnych wyborach, ja to tak interpretuję, że po prostu najlżej jak mogę, że po prostu nie wiedzą, w czym żyją, tak? Bo nie wyobrażam sobie, że jeżeli by ludzie sobie zdawali sprawę, do czego zmierza ten system neomarksizm, że głosowaliby za nim. Po prostu to jest dla mnie nielogiczne, to jest niemądre, żeby nie powiedzieć, że głupie po prostu. No, czyli po prostu brak wiedzy, tak? To byłby drugi taki krok poza tym pierwszym, że ja dbam o siebie i sam się też uczę bronić. To trzecim krokiem byłoby, jak już uświadamiamy ludzi, w czym żyjemy, żeby podpowiedzieć to chociażby jak się bronić, tak? No mówiłem tutaj, że obrona to nie jest najlepsza rzecz, ale też nie umiemy się bronić na tym poziomie osobistym, tak? Bo z tymi te idee na różne te idee, ideologie na różne sposoby, pod różnymi nazwami, pięknymi, pozytywnymi, czy tego Zielonego Ładu, czy zdrowia, czy są nam zapodawane, my to przyjmujemy, bo to ładnie brzmi, natomiast nie wiemy, co się kryje w środku, tak? Nie umiemy się bronić, my to przyjmujemy. To znaczy, myślę, że i tak teraz jest lepiej niż tam ponad 30 lat temu, kiedy no, patrząc po sobie, ale myślę, że to było, bo też słyszę to od innych osób, że jako społeczeństwo żeśmy wszystko bezkrytycznie przyjmowali z Zachodu, to co przychodziło do nas, tak? Po prostu no, takie myślenie nasze, moje było uproszczone, że zło jest na Wschodzie, na Zachodzie jest dobro i przyjmowaliśmy wszystko. Niestety tak nie było. No i teraz przed nami jest to właśnie zadanie, żeby nauczyć się rozróżniać dobro od zła, które przychodzi z Zachodu i nie przyjmować tego zła, czyli też uczyć się bronić. Natomiast to kolejnym gdzieś tam, tylko że to już rzeczywiście zadanie dla osób, no dla tęgich umysłów, tak bym to powiedział, żeby stworzyć tą propozycję pozytywną, którą będzie można zaproponować, którą my jako strona konserwatywna, chrześcijańska, katolicka będziemy mogli zaproponować dla Polski, dla Europy, której teraz nie ma. Tym bardziej, że Robert Schuman przecież zostawił de facto swój testament w postaci książki dla Europy, którą napisał pod koniec życia i tam jest wiele rozwiązań, które mogłyby z powodzeniem zostać zaimplementowane przy odrobinie dobrej woli teraz we współczesnej Europie. Tak, właśnie dlatego tutaj, czy dlatego dla mnie Robert Schuman jest taką postacią bardzo ważną, bo on jest bardzo dobrym przykładem w wielu dziedzinach, tak? I w tym sensie też może być dla nas przykładem, że on no, zastanawia się właśnie nad tym, jakie zmiany można zaproponować, jaką wizję na rozwój Europy i tak dalej. Część z tego wprowadził to, co było potrzebne wtedy na tamten okres, natomiast no, możemy się odnosić odnosić do tych rozwiązań, które on proponował. I też naśladować jego właśnie sposób myślenia, że on był
konstruktywny w tym, co robił. Tak? On miał jakieś pomysły, nie wszystko można przełożyć jeden do jednego w obecnych warunkach, ale możemy naśladować jego jako człowieka, jego postawy, jego działania. To, że, czyli to, co, jeżeli ja mówiłem tutaj o tym, jak się możemy bronić, myślę, że on udowodnił, że można zachować i żyć, i działać, i pracować według wartości chrześcijańskich, nawet w świecie polityki. Teraz się uważa i często się powtarza i się rozgrzesza nawet pewnych katolików, którzy idą do polityki i tam się zepsują, idą na jakieś zgniłe kompromisy i tak dalej. I oni rozkładają ręce i mówią, no tam się nie da inaczej, tak? Robert Schuman udowodnił, że się da. Więc po to są, uważam, dawani dla nas różni bohaterowie czy święci, jeżeli chodzi o tą sferę religijną, żeby nas przekonać, że mimo różnych warunków, w jakich żyjemy, przeciwnych, ciężkich, czy też naszych słabości, naprawdę można, jeżeli rzeczywiście będziemy chcieli coś zrobić i jeżeli będziemy oczywiście tutaj, no nie można zapominać o, jeżeli jesteśmy osobami religijnymi, wierzącymi, o tym, żeby prosić Pana Boga o pomoc. On jest w końcu wszechmogącym i On jest Panem historii. I tą nadzieję, którą ja mam, to w zasadzie no, ona jest na tym ufundowana, że no, Pan Jezus jest Panem historii. On to rozpoczął, on to zakończy, On to prowadzi tak naprawdę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. Dziękuję również Państwu i do zobaczenia. Do zobaczenia.